I na Wrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Mistrzostwa Inowrocławia w pływaniu. Dobrze się czyta. Pływanie coraz modniejsze. Rekordowa frekwencja na zawodach pływackich organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. Około 300 uczniów wziął udział w Mistrzostwach Inowrocławia w pływaniu dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pod patronatem prezydenta miasta Inowrocławia, które odbyły się w krytej pływalni Delfin. Radek, co rok to podkreślamy, ale w tym roku to już chyba trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Pływanie jest bardzo popularne i wydaje się, że będzie dzisiaj kolejny rekord. Tak jest. Aż nie spodziewaliśmy się, że aż będzie tyle chętnych. Myślę, że rekord jest sporo pobity. Mamy prawie 300 osób zapisanych. To oznacza, że w niektórych kategoriach wiekowych będzie potrzeba kilku serii do wyłonienia zwycięzców. Które jakby roczniki cieszą się największym powodzeniem? Rekordowa seria to będzie chłopców w klasie 5-6, tam jest ponad 8 serii. Znaczy jest 8 serii, czyli prawie 40 zawodników. Te zawody nie są zamknięte tylko na dzieci z Inowrocławia? Nie, są też tutaj dzieci z Kruszwicy i też z innych tutaj pobliskich, blisko Inowrocławia miejsc. Ale zdaje się, że tak 90% to jednak są dzieci z Inowrocławia i to by znaczyło, że po prostu rośnie popularność pływania. Tak jest, tutaj też nauczyciele mówią, że to jest taka aktywizacja tych dzieci, że dzieci coraz bardziej chcą uprawiać tą dyscyplinę sportu, że tak naprawdę też mówią, że nie są to najlepsi pływacy, ale po prostu tacy, którzy tutaj bardzo chcą wziąć udział. No tak, bo to są zawody takie charakterystyczne, dlatego że jest również klasyfikacja drużynowa i to powoduje, że cenne są nie tylko pierwsze trzy miejsca. Tak jest, tutaj klasyfikacja szkół jest we wszystkich stylach, jest punktowanych 6 osób i punkty zebrane po prostu liczą się potem na koniec w klasyfikacji generalnej i szkoły zdobędą puchar najlepszy. Trzy szkoły zdobywają puchar, a dzieci medale i chyba także przygotowaliście jakieś nagrody rzeczowe. Tak jest, w każdej kategorii dzieci dostaną nagrody rzeczowe. To są zegarki, portfele, a także takie torby na buty. Uczestnicy zawodów reprezentowali inowrocławskie szkoły podstawowe numer 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, szkołę podstawową integracyjną, niepubliczną szkołę podstawową katolicką, niepubliczną szkołę podstawową Jagiellonka oraz szkoły podstawowe z Kruszwicy, Rojewa i Pierania. Ścigano się w trzech stylach, klasycznym, dowolnym i grzbietowym. Dziewczęta i chłopcy w dwóch najmłodszych kategoriach wiekowych płynęli na dystansie 25 metrów, a w pozostałych kategoriach wiekowych mieli do pokonania dwie długości basenu. W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych najlepsza okazała się szkoła podstawowa numer 4 przed szkołą podstawową integracyjną i szkołą podstawową numer 14. Na wszystkich zawodników czekały dyplomy, a najlepsi otrzymali też medale i nagrody rzeczowe. Do szkół, których zawodnicy zdobyli najwięcej punktów, trafiły puchary. W programie Dobrze się czyta witają Państwa mądra blondynka, czyli... I teraz co ja mam powiedzieć? Marlena Sobczyńska. No to Marlena Sobczyńska. I Bartosz Wiśniewski. Proszę Państwa, dokończyć bez zastanowienia zdanie. Życie to... Pomyślałaś o czymś? Bajka. No ja myślę, że odpowiedzi na to pytanie, na tę sugestię jest tyle... Ilu nas przed telewizorem i tutaj w studiu. Ja chciałbym Państwu polecić na początku naszego spotkania książkę pod tytułem Życie to podróż, to ocean. Jest to zapis rozmowy Artura Cieślara z Julią Hartwig. Julia Hartwig to jedna z najwybitniejszych współczesnych polskich poetek. Z racji wieku, talentu i charakteru przeżyła dużo. Miała okazję zetknąć się z wieloma wybitnymi pisarzami i artystami z innych dziedzin sztuki, nie tylko Polakami, ale także Francuzami, Amerykanami. Dzieli się refleksjami o swoim ciekawym, barwnym życiu
z Arturem Cieślarem, dziennikarzem, pisarzem, także poetą. Otrzymujemy dzięki tej książce garść dobrych wzruszeń, garść refleksji nad tym właśnie, czym jest życie. Od kogoś, kto dużo przeżył, kto no chociażby właśnie z racji wieku przeżył okupację niemiecką w Polsce i widział okrucieństwo, do jakiego zdolny jest człowiek. Także już jest Julia Hartwig osobą w pewnym wieku. Mogłaby mieć prawo, wydaje się, do narzekania na różnego rodzaju niedogodności wieku podeszłego, a tymczasem okazuje się, że jednym ze słów kluczy do jej życia, do jej postrzegania świata jest wdzięczność. Wdzięczność mimo wszystko, a może właśnie dzięki temu, że zdaje sobie sprawę, że życie nie składa się z samych przyjemności, że wiąże się z różnego rodzaju doświadczeniami, czasem bardzo trudnymi, o których tutaj właśnie w tej książce mówi z wdziękiem, z klasą i powściągliwie. Ja myślę, że powściągliwość w tej książce, ona nie przypadkowo jest dość cienka, jak Państwo mogą zauważyć, jest zaletą. Tutaj nie ma sprzedawania intymności, to nie ta klasa. Jest pewien właśnie wydestylowany osąd, albo może wydestylowane spojrzenie bez pochopnego osądu na świat i swoje miejsce w nim. Polecam Państwu na początek książkę Życie to podróż, to ocean. A Marleno, Ty także polecasz nam książkę, która dotyczy naszego bytowania. Tomasz Halik, Chcę, abyś był. Twórcą tej książki jest czeski katolicki ksiądz, który otrzymał nagrodę Templetona w 2014 roku za łamanie barier pomiędzy nauką a religią. Ta książka traktuje o miłości. Wcześniej wydał dwie publikacje, które mówiły o wierze i nadziei. Te trzy takie fundamentalne dla katolików, wiara, nadzieja i miłość. Tym razem książka traktuje właśnie o miłości. Jakie znaczenie ma miłość w naszym religijnym, w naszym codziennym życiu? Kim jest Bóg? Autor wychodzi od takiej myśli Nietzschego, takiej wieloznacznej myśli Nietzschego, Bóg umarł. Czy Bóg, którego sobie wyobrażamy, czy jest, czy istnieje zupełnie inny Bóg? Mamy tu właśnie i o miłości do Boga, że Bóg tęskni za naszą tęsknotą. O tym na pierwszym planie jest właśnie ta miłość, ta wieloznaczność i jaka jest potrzeba Boga, miłości i my potrzebę miłości do Boga musimy też mieć. Jak my to traktujemy? Jest to podróż po świecie nie tylko religijnym, ale też i filozoficznym. Na pierwszym planie, jak powiedziałam, jest miłość, ale też na drugoplanowe role odgrywają tutaj rozmowy o naszych lękach, o bojaźni, o trwodze i wiele innych tutaj jest spraw poruszanych, których dotyka właśnie autor. Zastanawia się też nad religią w ogóle, jaką postać ma dzisiaj religia, czy ta religia się zmienia, czy rzeczywiście tutaj jakaś zmiana nadchodzi w pojmowaniu religii i wiele, wiele innych wartościowych rzeczy. Momentami jest to lektura wymagająca dużego skupienia, trudna. Ten taniec myśli autora zaprasza nas do zapoznania się z tą książką. Zachęcam, pomimo jakichś tam trudności, warto sięgnąć po książkę Tomasa Halika. Chcę, abyś był. No wiesz, Marleno, te wszystkie tematy, o których mówisz, można odnaleźć w następnej książce, którą Państwu polecę. Tym razem nie jest to osoba religijna. Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, najbardziej nagradzanych. Jego książki chyba też są chętnie wypożyczane z naszej biblioteki, tak, tak, prawda? Wszystkich Państwa zachęcam do przeczytania książki Życie, znowu Życie, to jednak strata jest.
Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką. Tym razem już nie będzie tak grzecznie i delikatnie jak przy okazji lektury książki Julii Hartwig czy księdza Halika. Andrzej Stasiuk znany jest po pierwsze z wielkiego talentu pisarskiego, po drugie z dość kontrowersyjnych poglądów, ale myślę, że każdy z nas, bez względu na to, jak patrzy na świat, jakie są jego poglądy, czy będzie się zgadzał z Andrzejem Stasiukiem, który mówi właśnie o kwestiach także religijnych, społecznych, politycznych, damsko-męskich, historycznych, czy te poglądy będą nam bliskie, czy będziemy czuli opór wobec tego, co Andrzej Stasiuk mówi i jest zapisane w tej książce, to wydaje mi się, że ta książka nas wzbogaci, ponieważ zachęci nas do tego, żebyśmy zastanowili się właśnie nad wszystkimi tymi kwestiami, które kształtują nas, kształtują nasze życie. Mogę powiedzieć właśnie, że jest to lektura dla osób dorosłych. Są tam bardzo odważne pytania, nawet pojawiają się wulgaryzmy chwilami, chociaż uważam, że akurat tutaj uzasadnione, mimo że nie lubię generalnie nadużywania tego typu słów. Gdybyśmy mieli cytować tę książkę, to ten program musiałby się ukazać po godzinie 22:00 i nie będziemy cytować. Ja myślę, że zabawa intelektualna będzie naprawdę przednia i pouczająca. Można tę książkę wypożyczyć z biblioteki miejskiej. Życie to jedno, jednak strata jest, a jeszcze polecimy książkę o życiu niezwyczajnym. Prawda? Tak, to będzie ta druga, ale jeszcze wrócę do tej, no tu na pewno nie będzie wulgaryzmów i można czytać od rana do wieczora. Ale ja tylko powiem, że te wulgaryzmy w książce Stasiuka są wyjątkowe. Uzasadnione, tak? Tak, tak. A druga książka to Anny Kamińskiej, Simona, opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kosak. I właściwie tutaj nazwisko znane powszechnie z rodziny Kosaków. Pochodzi bohaterka tej książki. Miała być czwartym kolejnym Kosakiem w rodzinie, oczywiście malarzem. Niestety urodziła się dziewczyną, to niestety w odniesieniu do rodziny, która pragnęła, żeby narodził się potomek męski. Miała za pradziadka Juliusza Kosaka, za dziadka Wojciecha Kosaka, a ojcem był Jerzy Kosak. Była córką z drugiego małżeństwa Jerzego Kosaka. No i tak jak powiedziałam wcześniej, rozczarowała już pojawieniem się na świecie, swoją osobą rozczarowała i przez i pewien etap w swoim życiu udowadniała sobie i rodzinie, że może być kimś lepszym, wartościowszym. Wybrała zupełnie inną drogę. Wybrała drogę przyrodnika, skończyła zoologię i na następnym etapie swojego życia zmierzyła się z pracą ze zwierzętami. Została zatrudniona jako pracownik naukowy w Puszczy Białowieskiej. No jak na kobietę to środowisko przyjęło ją tam. Oczywiście ci mieszkańcy, którzy tam mieszkali, mówili, że no to nie jest miejsce dla kobiety. Ale ona oczywiście tam się odnalazła, to było jej życie. Niesamowity kontakt ze zwierzętami. Mówiono o niej nawet, że ma jakiś fluid, ona rozumie zwierzęta. No już niech sam fakt świadczy o tym, że w jej domu mieszkał dzik, leżał sobie na jej kanapie, a ona jest tutaj takie zdjęcie, w tej książce zamieszczone zdjęcie, właśnie pokazane jest dzik, który leży na kanapie, a ona leży na podłodze, czyli ona zawsze oddawała pierwszeństwo zwierzętom, dla niej ludzie byli mniej ważni, potrafiła nawet osoby, które nie były zaproszone do niej, w jakiś tam sposób odsunąć. Mówiła, że panuje zaraza wśród zwierząt, że niestety nie można wchodzić. Bardzo ciekawa książka o kobiecie, która wybrała swój model życia i która żyła zgodnie z tym, co chciała w życiu robić. Tak jak powiedziałam, pierwszy etap trudny, później kolejny etap już jako pracownik naukowy, tam się odnalazła. Też był etap w jej życiu, kiedy pracowała w radiu i tam świetnie opowiadała o zwierzętach.
tam nabrała takiej troszeczkę, dzisiaj byśmy powiedzieli, że stała się celebrytką. Zaczęła się pławić trochę w tym wszystkim, ale ogólnie książka niesamowita, bardzo dobrze opowiedziana o osobie, która była niesamowita. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.